Jesteśmy dzisiaj w ramach trzeciego dnia kończącego Game Jam z historią, czyli niezwykłe wydarzenie, które powoduje, że praca bardzo wielu ludzi, ludzi kultury, którzy latami pracują nad tym, żeby digitalizować nasze dziedzictwo, zdjęcia, teksty, obrazy, a następnie publikować je w sieci, może być przetworzona w twórczy sposób na medium, którym są gry wideo. Jest to nowe medium, które dociera do coraz większej części społeczeństwa, angażuje młodych ludzi i też pozwala w nowy sposób przeżywać historię. Ostatnie dni pokazały, że Game Jam i archiwa to jest coś, co absolutnie do siebie pasuje, że materiały archiwalne są fantastycznym źródłem i inspiracji, i po prostu materiału dla grafików, dla twórców gier wideo, którzy tworzą swoje światy, swoje historie. Dla mnie to było duże wyzwanie, ale to poza tym, że było to trudne, to było też ciekawe niesamowicie. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o archiwa, to naprawdę przytłoczyła mnie ilość tych materiałów, jakie mamy dostępnych. Jest bardzo dużo po prostu możliwości wybicia się, pokazania czegoś ciekawego, nowej historii, w zupełnie realiach ludziom nieznanych. Studnia bez dna, z której można czerpać bardzo obficie. Fajne było w tych grach, że było dużo oryginalnych pomysłów, że z jednej strony zobaczyliśmy tę wojnę, pierwszą wojnę światową, bo ona była takim tematem głównie od strony militarnej oczywiście, ale też od strony takiego podejścia innego zaplecza, jak chociażby jedna z tych gier, które były wyróżnione, opowiadające o życiu, czy też o wyzwaniach kuchni polowej na froncie. W momencie, kiedy usłyszałem, że zostałem wyróżniony, no po prostu szok, niedowierzanie. Po raz pierwszy tak jakby coś wygrałem tak zupełnie niespodziewanego. Jest w zasadzie naukowo dowiedzione, że prostota w grach grom sprzyja.